Cześć. Dzisiejszy film jest o takiej świątecznej szufladce z miśkami. Zapraszam do oglądania. Bazą pracy jest szufladka do samodzielnego złożenia. Wykonana jest ona z płyty MDF przez firmę Agateria Craft. Instrukcji złożenia nie ma, ale jest to dość intuicyjne. Składamy osobno samą szufladkę i osobno tą taką obudowę do szufladki. Po złożeniu i sklejeniu wszystkich elementów, całą bazę przemalowuję podkładem. Gdy podkład jest już suchy, przemalowuję wszystko na biało farbą akrylową. Szufladka ozdobiona będzie papierem ryżowym i ja mam trzy arkusze. Jeden jest z miśkami, a dwa pozostałe to arkusze papieru w kratkę. Jeśli chcielibyście okleić całe pudełeczko dokładnie papierem ryżowym, potrzebne będą cztery arkusze. Natomiast ja stwierdziłam, że tu, gdzie zabrakło mi papieru, to po prostu domaluję. Motywy z miśkami wycinam tak, jak występują na papierze, czyli w kwadracie, i przyklejam je do szufladki. Jeden będzie na górze, drugi na dole, dzięki czemu szufladka będzie dwustronna, ale zobaczcie to troszkę później. Papier ryżowy oczywiście przyklejam do pudełka klejem do dekupaż. Od razu tu, gdzie się da, bez ewentualnych zniszczeń, przyklejam też papier na boki pudełka i do szufladki. Wszystkie miejsca, na które zabrakło mi papieru, przemalowuję farbami akrylowymi i jest to tło dookoła miśka z przodu, miśka pod spodem szufladki oraz zewnętrzne boki samej szuflady. Pudełeczko pomalowane wygląda tak. Ja starałam się przenieść na boki po prostu kolory, które występują w danym miejscu na obrazku. No i teraz tak, taśmę malarską przyklejam w miejscu, gdzie papier ryżowy kończy się, i oklejam w ten sposób cały obrazek. Następnie przy użyciu gąbeczki nakładam na pracę klej do złoceń.
Klej nakładam nie tylko dookoła miśków, ale też na boki, na krawędzie i trochę wewnątrz szuflady. Po wyschnięciu kleju, czyli w momencie, kiedy jest on przeźroczysty, ale pozostaje lepki, przykładam na wszystkie te miejsca obsmarowane klejem folię Termoton w kolorze złotym. Tutaj chwila walki z gąbką, ale postępuję analogicznie, tak jak poprzednio, przy czym tutaj nie oklejam brzegów papieru ryżowego taśmą malarską, nakładam po prostu klej tak jak się nałoży. I tak jak poprzednio, chwilkę czekam, aż klej wyschnie i przykładam do pracy folię Termoton w kolorze złotym. Znalazłam taki kolorowy łańcuszek kulkowy i przyklejam go w miejscu, w którym kończy się papier ryżowy, przy pomocy kleju cyjanoakrylowego. Ten sam łańcuszek przyklejam do frontowej ścianki szuflady. Z drugiej strony szufladki, tym samym klejem też przyklejam łańcuszek, ale ten jest już w kolorze takiego starego, brudnego złota. Gotowa dwustronna szufladka prezentuje się tak. Możecie napisać mi w komentarzu, czy któraś strona podoba Wam się bardziej. Listę użytych materiałów zostawię Wam w opisie filmu. Tymczasem żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za uwagę i czas, który mi dzisiaj poświęciliście. I jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli lubicie oglądać moje filmy i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję.